Siemaneczko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi. i tym razem mam dla was prezentację obecnie najlepszej linii w World of Tanks i jest to brytyjska gałąź do Super Conquerora, czołgu ciężkiego, który zaoferuje wam niemal wszystko co istotne i mam to na myśli działo, pancerz i mobilność. Na wstępie chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że nagle mnie odkryiło i zmieniłem zdanie, po prostu ostatnio były bardzo fajne buffy dla brytyjskich evików, a jakie to już zobaczcie sami. Naszą przygodę zaczynamy od Churchilla 1, który, nawet przed patchem 1.22, wyglądał spoko, a teraz wygląda jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o ten pojazd, tutaj zmiany zaszły szczególnie w dziale, ponieważ ma teraz mniejszy rozrzut, do tego lepszą cenność i krótszy czas namierzania. Ale jak możecie zwrócić uwagę, są to delikatne zmiany, bo mówię, pojazd ten nie wymagał niczego specjalnego, już po prostu grał się nim spoko i Wargamie uznał, że dobra, damy mu, żeby tylko gracze jeszcze bardziej go polubili. No i co możemy powiedzieć o Chercilu 1? Na początek chcę wam pokazać jeszcze w bitwie, jak wygląda moje wyposażenie. Jest to wzmocnienie, dosyłacz i turbo. Tutaj nie można mieć stabilizatora, to jest jeszcze za niski tier, więc takie wyposażenie ma na pewno sens, aby pojazd był szczególnie szybszy i żywotny bardziej, bo to jest bardzo istotne. On ma dużo życia, ale pancerz poza jednym punktem na froncie jest cieniutki, więc na pewno nie warto tutaj jakoś tak bardzo się wystawiać. Najlepiej. No, jak można to po prostu strzelić i się schować? Wiadomo, to jest trudne, kiedy masz przodowanie i działo szybko strzelne przodowanie 3-7. Takim pojazdem chciałbyś najlepiej stać po prostu w jednym punkcie i tylko strzelać, strzelać, strzelać. No, ale niestety tak się nie da. Trzeba tym się troszeczkę chować, bo żywotność jest tylko dobra pod kątem zbierania, że można dużo zebrać. Ale raczej nie będą to odbicia. No i moi drodzy, tak naprawdę tak trzeba tym grać. Wychram, strzał. I do tyłu. Ten gracz w Churchillu robi podobną rzecz, też tylko nastrzał wychyla się na parę sekund. On tutaj już widzę, jest na goldzie, więc no, będzie raczej bardzo mała szansa, że coś odbije. To jest ważne, że niektóre Churchille no już coś tam odbijają. Ten tak naprawdę poza jedną płytą na froncie jest tutaj bardzo, bardzo narażony na ogień i raczej wszystko go. Dziurawi. Mamy to Matildę, która nie ogarnia, na tych tierach to jest normalne, że ludzie nie ogarniają, więc nie można mieć do nikogo pretensji, ludzie się uczą. Ale no, wykorzystajmy błąd tego pana i zróbmy na nim uszkodzenie, mamy już 1200, dział jest bardzo przyjemne. To jest zawsze coś, co mi się podobało w Churchill 1, działo ma spoko penetrację, jak na ten tier, 145. Goldowe mają, zobaczcie, 202, więc jak rzuci was, no pechowo na szóstki, siódemki, to też nie ma tragedii. W Lufie się możecie przyczepić, wiecie do czego? Do depresji, bo brytyjskie czołgi słyną z tego, że mają dobre opuszczanie, a tutaj jest tragedia z tym, mamy tylko 4 stopnie, więc naprawdę opuszczanie w tym Cherchillu jest mega lipne. Nawet nie mierzę mu, zobaczcie tutaj gdzieś, tylko normalnie po kadłubie i wchodzi, znaczy po wieży i wchodzi jak masełko. W ogóle Cherchilly mają taki problem, że te wieże są lipne i teraz widać opuszczanie, właśnie. Nie mogę opuścić działa, bo jest słabe. Także tutaj macie jedną ważną wadę, więc lepiej tym nie jeździć na jakieś górki, bo wtedy można dostać niezły wpiernicz. Wydaje mi się, że już nigdzie nie dojadę, ale zobaczymy. No dobra moi drodzy, jestem w szoku, ponieważ dojechałem i może jeszcze zrobimy jakieś uszkodzenia. Mamy tutaj sztuga, który nas oczywiście częstuje z przebiciem. Czy zdejmę nie? Dobra, wale tego, co po prostu widzę, nie chcę ryzykować, że tutaj coś nie siądzie. Aj, we wrak, kurka wodna, ale może jeszcze tutaj dam radę coś, jeszcze jeden. Daliśmy radę zdjąć tego gracza w 25TP mamy 2200 uszkodzeń, bardzo przyjemnie. No i co? Churchill 1 po prostu jest takim przyjemnym pojazdem. Jeśli ktoś nie wie po prostu o tej piące, to ją polecam. Nie jest to może poziom KW-1, ale na pewno daje radę. I za chwilkę przejdziemy do szóstego tieru, ale wcześniej mam dla Was jeszcze króciutką reklamę. Zapraszam Was serdecznie na stronę 4 Skins, gdzie znajdziecie fantastyczne skrzynie ze skinami do gry CSGO. Koniecznie użyjcie mojego linku, łapka do Multi, aby otrzymać darmową skrzynię Milspec i 5% bonusu do doładowania. I teraz, skoro już to wiecie, to przejdźmy do zabawy. Na początek skrzynia z najnowszego wydarzenia z Klikam przycisk weź udział i skrzynka za powiedzmy 33 zł. Otwieramy i co nam ciekawego wypadnie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Może AWP -a za 37 tysięcy? No nie, może nie jest to AWP, -a, ale jest to skin Green Laminate, który jest wart 50 zł. Klikam przycisk ulepszy wygrane i moi drodzy, postarajmy się go wymienić na przykład na tą AWP. -ę. Mamy 75% szansy. No i się udało. Jesteśmy wygranymi. Przypominam również, że cały czas dostępna jest skrzynia niemotiszą za niecałe 8 zł. I taką sobie właśnie otworzymy tutaj. Najciekawsze skiny to Takosa 3 skin do AWP. A my mamy coś takiego M41S Control Panel za 65 zł. Sprzedajmy go sobie. Po moich streamach doskonale wiem, że lubicie skrzynie ze skinami do AWP, którą otworzymy sobie teraz za 21 zł. Tutaj nie pogniwałbym się na drop Dragon Lore, ale mamy coś takiego: Warm God, który kosztuje 17 zł. Strata 3 zł. Tak też czasami bywa. Na koniec zobaczmy jeszcze, co na wypadnie z generatora, wpisujemy 1000 żetonów i nasz super szybki samochód przywiezie nam. Czekamy chwilkę, i mamy, moi drodzy, skin za 4 zł. Też możemy go sobie sprzedać. I teraz najwyższa pora przejść do szóstego Tieru, czyli Certify 7, który przed aktualizacją 1.22 wyglądał bardzo słabo, i dlatego nie dziwne, że dostał bardzo ładne poprawki. Jakie moi drodzy? Ano, zwiększyli mu prędkość maksymalną do przodu, prędkość do tyłu. Poza tym ma jeszcze mniejszy rozrzut i krótszy czas celowania, więc naprawdę spoko rzeczy. No i teraz na pewno. Przede wszystkim lepiej jeździć. To jest chyba najważniejsze bo wcześniej. Po prostu był strasznym mułem, nawet jak miałeś turbo. No i tutaj właśnie przechodzimy zgrabnie do tematu wyposażenia. Jak dla mnie sytuacja jest identyczna jak na piące. Dajecie wzmocnienia, by mieć więcej życia, do tego macie jeszcze obowiązek dać dosyłać, jeśli chcecie bardzo fajnie często strzelać. No i turbo, aby jechać około 30 na godzinę, tak będzie według mnie najrozsądniej. Ktoś może mądrze zauważyć, że. Pomijam temat załogi. Zawsze jak omawiałem jakąś linię, to mówiłem, ataka, załoga, a dlaczego tutaj nic nie mówię? To wynika, moi drodzy, z tego, że chcę to robić teraz w bitwach, tak będzie po prostu bardziej dynamicznie. I na tych niskich tierach brytyjskich jest po prostu jedna wielka patologia. O co chodzi? Ale, no, moi drodzy, chodzi o to, że taki piąty tier, Churchill 1, ma dwóch celowniczych. I to może być dziwne, ale okej. Okay. Ale już szóstka nie ma dwóch celowniczych. Już po prostu jest jeden, więc dobieranie załogi tutaj na każdy tier byłoby chore. Każda załoga na każdy czołg jest inna. Więc mówię Wam krótko: dajcie naprawę na pierwszy perk, na drugi dajcie peraterstwo, bo pewnie macie jeden albo dwa perki na tych tierach. Dopiero będziemy to nieco. Dokładnie omawiać od tieru ósmego, bo wtedy załoga się ustabilizuje i będzie taka sama na ósmym, dziewiątym i dziesiątym tierze. Wtedy to będzie miało jakiś większy sens. Na razie to jest, mówię, jedna wielka patologia. Swoją drogą, Working powinien coś z tym zrobić, bo naprawdę temat załogi jest tragiczny, ale najwcześniej ma się coś wydarzyć na wiosnę 2024 roku. I moi drodzy, jeśli chodzi o Chercia 7, jaki on jest w tym momencie, czym się różni od piątki, jak nim grać? No, tak naprawdę, moi drodzy, możemy powiedzieć sobie, że jest to na pewno progres pod kątem pancerza. Pojazd ten na pewno jest w stanie więcej odbijać niż piąty tier, także pancerz jest na plus. Ale żeby nie było tutaj żadnego zdziwienia, to nie jest pancerz też jakiś niesamowity. Jak ktoś ma normalne działo, no to będzie dalej was dziurawił. Chce, żeby było wyróżnione. Ym, DPM lepszy. DPM jest lepszy, ale działa ogólnie. Nie ma jakiegoś super poziomu penetracji czy uszkodzeń, więc to jest. No, głównie poprawa DPM-u. Dalej macie słabe opuszczanie 4 stopnie, więc to jest smutne. I to, to dalej jest dziwne, jak na brytyjski pojazd. No i jeśli chodzi o mobilność, no to bardzo podobny poziom. To jest y, niezwykle zbliżone. Więc macie tak naprawdę. Dokładne omówienie tej konstrukcji, szału nie ma, żeby była jasność, to nie jest jakiś OP czołg, to nie jest czołg, który musicie koniecznie zagrać, no ale czy można się teraz przez niego jakoś przemęczyć w miarę, na pewno tak. I mówię, to jest taka szóstka po prostu w porządku, osobiście wolę piątkę, jeśli miałbym porównywać na swoim tierze pojazdy, to piątka moim zdaniem bardziej się wyróżnia, ten na szóstym tierze jest po prostu ok. A żeby była jasność, który na przykład jest dla mnie dużo lepszy, na przykład M6 amerykańskie, to to dużo lepsza jest maszynka, czy fałka niemiecka też dużo lepsza, żeby była jasność. Podaję przykłady, jakby ktoś się zastanawiał, co jest lepszą szóstką, ale no tutaj nie chodzi o szósty Tier, chodzi o Super Conquerora, ale do niego jeszcze trochę. Lecimy dalej i teraz pora na siódmy Tier, czyli Black Prince'a. Pojazd, który powiem szczerze, przeze mnie był znienawidzony. Naprawdę byłem wielkim hejterem tej konstrukcji. Wydaje mi się, że miałem nawet powody, aby tak sądzić, bo statystyki pokazywały, że ludzie tym no najlepiej no, to nie grali. No ale teraz jest szansa, że to się zmieni, ponieważ pojazd dostał największe poprawki z brytyjskich czołgów ciężkich. I od razu zaznaczę, że to jest ostatni pojazd, który dostał poprawki. No bo większość no, to była słaba tylko na tych niskich tierach. Na tych wyższych to było to i dalej jest na razie bardzo dobrze. Więc co się zmieniło? Zwiększyli prędkość maksymalną do przodu, do tyłu, zmniejszyli rozrzut, skrócili przodowanie, dali krótszy czas celowania i mniejszy rozrzut przy obrocie wieży. Więc ogólnie, no prawie wszystko co tyczy się mobilności i działa zostało poprawione bardzo, bardzo przyjemnie. No i czy to sprawia, że pojazd nagle jest jakiś tam OPE hipermocny? No nie, no to dalej nie jest jakaś tam najlepsza na świecie siódemka, ale trzeba powiedzieć sobie, że na pewno już w miarę jeździ, na pewno ma w tym momencie spoko opancerzenie, dużo życia, co jest ważne. Naprawdę można w ten pojazd strzelać, strzelać i on żyje i żyje i nie pada tak szybko, więc to są rzeczy istotne. No i działo jest ym, tylko w sumie pod jednym kątem dla mnie problematyczne, bo w końcu mamy już normalne opuszczanie, już nie 4 stopnie, tylko 8 od frontu. Ale to, co jest trochę smutne, no ta penetracja, jak na Brytola. No, szału nie robi. 171, nie oszukujmy się. Na tym tierze wiele jest czołgów siódmego tieru, które ma około 200. I to jest wartość, której ja bym chciał tutaj zobaczyć, co nie. Niestety, no, na tym pojeździe tak dobrze nie jest. I trzeba się posiłkować pociskami goldowymi. Wtedy macie już bardzo spoko penetrację. Więc mówię Wam wprost, że trochę. Jest to kosztowny pojazd, jeśli chcecie być konkurencyjni na te wyższe tiery. Mówię oczywiście o ósemkach, tak, no bo na 7 penetracji wam wystarczy, ale pamiętajcie to rzucę na dziewiątki i wtedy możecie mieć problem. Co do wyposażenia, jak już zresztą widać, bo macie w, lewym, w lewej części ekranu informacje, wyposażenie mam takie same jak na tierze piątym, jak na tierze 6, więc no cały czas to samo. Ale, żeby była jasność, to się zaraz zmieni, więc, żeby była jasność, to jeszcze jest tak, jak widać, ale będzie zmiana od tieru ósmego. I moi drodzy, chyba w tej bitwie doskonale widać, jak tym pojazdem można w miarę skutecznie grać. On naprawdę to jest przyjemne, jak się skontujecie, odbija. Jego wieża szczególnie jest taka bardzo, bardzo przyjemna. I jeszcze kadłub, to powiedzmy, że można się czepiać. Ale wieżyczka jest bardzo spoko, jak się dobrze ustawisz na wieży tym pojazdem, to robi to wszystko robotę, robi to wrażenie. Mamy tutaj dość twardy cel. Niestety, czyli Iron Arni. Jeszcze jest ARTA, ale warte posiłkować się. Na razie nie będę, aby strzelać. Tutaj garnek Irona mamy na tyle przyjemne działo, dość dobrą celność, że można tam tłuc i skutecznie przebijać. T20, duża odległość. Aj no myślałem, że to wejdzie, tak? Tak szczerze to wyglądało, że siądzie ta pecha. Rywale, zobaczcie, nawet z Golda się tutaj odbijali, trójka. Odbiłem nawet strzału 8, tieru, więc naprawdę działo. Yy, spoko się zachowywało. Pancerz też dawał radę. No to jest teraz taka żywotna siódemka, tylko ewentualnie może być problem z tą w sumie penetracją. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze dam radę dojechać bo no niestety, ale nawet z sprężarką jadę 30 na godzinę, a będziemy teraz się wspinać, więc będzie to wszystko dość powolne. Ale najważniejsze, co zobaczyliście, to właśnie ten pancerz, na tym mi zależało. Może jeszcze tu pechę, za zero nie trafiono w pancerz. To jest trochę też kwestia tego, że to jest mały kaliber, ale wiadomo, mogłem nieco wyżej strzelić. To był strzał w ruchu, więc trudne, ale jakbym może wyżej trafił, to by weszło. Także tragedii nie ma i chyba tego Giesora nie dogonimy, no nie ma szans, on będzie szybszy. Tyle na temat Black Prince'a. No dobra moi drodzy, to już jest koniec żartów, ponieważ przechodzimy do Kernarvona, który moim zdaniem jest takim super ale dwa tiery niżej. Zanim przejdziemy do omówienia pojazdu, chcę pokazać wam wyposażenie. Mamy tutaj wzmocnienie, stabilizator i dosyłacz. Ktoś powie, a dlaczego nie turbo zamiast stabilizatora? No, bo moi drodzy, ten pojazd nie ma aż tak dobrej stabilizacji jak Conqueror czy Super Conqueror, więc trzeba w związku z tym troszeczkę w tą stabilizację zainwestować. I skoro już to wiecie, to teraz jeszcze załoga. Pokazuję wam przykład czteroparkowej załogi. Uważam, że lepiej pokazać więcej niż mniej, bo może ktoś już będzie miał załogę z innego brytyjskiego czołgu i wtedy fajnie, aby wiedział, jak to ma wyglądać solidnie. No i moi drodzy, Kernar. Ja oczywiście jestem w tym pojeździe zakochany. Uważam, że to jest. Jedna z najlepszych ósemek, szczególnie, że to nie jest pojazd premium, to już w ogóle rewelacja. Możesz tym pojazdem nawet grać w turniejach i to już bardzo dużo mówi o jakości pojazdu. I to, co jest ważne w Carnarvonie, to to, że mamy wszystko, co istotne. Mamy działo, które ma niesamowity DPM na ósmym tierze. Wygracie tak naprawdę pojedynek z każdą inną ósemką. Do tego macie działo celne, w końcu macie fajne opuszczanie działa, macie nawet w porządku damage na strzał, bo to jest 280, żeby była jasność, kiedyś to było 230, ale Wargaming to zwiększył i chwałem im za to, bo bez tego byłaby lipa. Także to jest bardzo istotne, działo jest naprawdę 10 na 10. Taki odpowiednik działa Super ale dwa tier niżej. Mobilnościowo jest w porządku, to znaczy, no wiadomo, to nie jest Ferrari, ale no jeździ dobrze, tak? Szczególnie jak... Już macie najlepszy silnik, bo bez najlepszego silnika, że bo jasność. No nie będziecie tak zachwalać tej mobilności, ale warto zainwestować, bo pojazd jest bardzo przyjemny wtedy. I co do, moi drodzy, żywotności, macie miękką donną płytę, to jest normalne, spoko górną płytę i zarąbistą wieżyczkę, która już naprawdę bardzo, bardzo dobrze blokuje pociski i wtedy nie ma z tym czołgiem żartów. Także, jeśli chodzi o mnie, bardzo Wam Kernarwona polecam. I oczywiście takie strzały jak strona Rexa teraz mogą nie wejść. No ale tutaj akurat trafiłem go pod kiepskim kątem. To raczej, no taki peszek po prostu, bo niby czołg nie jest jakoś super opancerzony. Ale no strzał nie był idealny, prawda? Nie był optymalny. Jedzie 50. Takie rzeczy się zdarzają, ok? Cały czas muszę to powtarzać. Takie rzeczy, takie strzały mają czasami miejsce. No, nic na to nie poradzimy. Wydawało się, że będzie spoko, ale no tak też tutaj poleciało, że nie siadło. Mają na środku rywale Iwena, mają Rexa, więc ja nie mogę stąd za bardzo wyjechać. Pojechałem w to miejsce, bo tutaj można grać na opuszczanie działa. I oczywiście nie żałuję tej decyzji, ale muszę wyróżnić, że jeśli bym przejechał na drugą stronę, to na pewno. Ten Light, ten Rex by mi tutaj zrobili krzywdę, więc nie mogę za bardzo tutaj szaleć. E50 wychylam na mojego Centuriona. Szkoda mi jest go, po prostu jest mi już szkoda. Więc żeby tutaj mi nie padł biedaczek, to ja po prostu mu pomogę. Nie robiłem tego wcześniej, bo chciałem blokować drogę Progetto, no ale trudno, teraz już to najwyższa pora zrobić, bo gościu nam zaraz padnie. Czy możemy to E50 zdjąć w miarę gładko? Możemy. Bardzo fajnie. I spaghetti wyjeżdżają na plecy. Na pewno. O Jezu. O Jezu. No nie, no nie, 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 nie. Takie rzeczy. Nie mogą się zdarzać. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca, moi drodzy. Trochę wstyd. Wiem, przyznaję się bez bicia. Jestem też tym, tą sytuacją zawiedziony. Mogłem nieco wyżej przymierzyć. Biorę to na kratę. Najwyraźniej jeszcze nie jestem. Dobrze rozgrzany, tak, po setnej bitwie to będę, dobra? Dajcie mi trochę czasu. Wynik w bitwie 6 do 8, starcie na pewno jest... wyrównane. Mamy przewagę, mamy większą część mapy, większą powierzchnię, ale to nie oznacza, że mamy tutaj gwarancję zwycięstwa. Kunce pancer, tyłem. Weszło, super. Jedzie po mnie Conqueror, ja się go na razie nie boję. Ja z nim wygram, ja wydaje mi się, że mam nawet chyba lepszy DPM od niego. Więc absolutnie nie jestem przestraszony wizją walki z nim. Tutaj też wydaje mi się, że moja arta będzie miała nieco łatwiej. Mogę go po prostu podświetlać. I ważne jest to, żeby nie za bardzo się wychylać, bo z środka mogą walić, prawda? Mogą rywale, jak ten pancer czy rex mi tutaj chcieć spuścić lani wtedy. Więc po prostu obserwacja, czujność i granie na wieżyczkę, bo tak tym pojazdem trzeba po prostu grać. Kościół wychyla. Mierzy mi chyba w garnek. to jedzie mi na plecy. Ale spokojnie. Tutaj nasi mi pomogli. Bardzo dziękuję. Panie Panther. Conqueror. Chce mi dać pechę. Podjeżdżam pod górkę. I on wtedy musi jeszcze bardziej się odsłonić. A że mam sniperów, Mam Artę. To nie jestem. Mówię. Przestraszony. Wyjeżdża na mnie jak paś. No i tutaj już. Jest pograny dla niego. Nie ma szans ze mną. Dziękuję. Dobranoc. Arta jeszcze mnie moja ogłuszyła. Ale no. Chciał mi pomóc, chciał dobrze, wyszło źle. <laughs> to jest random, tak? Takie rzeczy są na porządku dziennym. Ale zero strachu przed dziewiątym tierem. Absolutnie nie ma mowy, żeby się bać, kiedy gram kernarwonem. Mam spota. To może być zasługa tego lighta, ale w sumie bardziej zakładam, że to jest robota Rexa albo kunce pancera, bo trochę byłoby dziwne dla mnie, żeby ten light mnie podświetlał przez górkę. I co? Na środku pojawił się kunce pancer. Nic nie zrobimy teraz z nim, bo tutaj wyjechanie byłoby niepoważne. Rywale mają strv, -a, który dalej był niewykryty. No gdzie może być strv? Wiadomo, że w F1. No psz. Nigdzie indziej nie byłoby dla niego za bardzo sensu. To co możemy zrobić teraz, to jechać przed siebie. Spróbować wykryć tego strv. Spróbować zdjąć tego lighta. No i moi drodzy, może... Może jakoś pomóc Ferdkowi by się przydało. No byłoby dobrze, na pewno byłoby bardzo dobrze mu pomóc. Mamy spota. Hmm. Nie za mocno, prawda? Nie za mocno. Nie chcę zostawić Ferdka samego, ale jednocześnie wiem, że on już jest martwy. Tak, Arta go teraz jeszcze wykończyła. Więc no tutaj nie za bardzo było co do roboty z tym faktem. Zostałem sam. Arta padła. Ok, Rex jest tam. Kunce pancer na moich plecach. Da mi pechę, ja dałem mu pechę. Oczywiście mamy taką sytuację, że muszę mu zdjąć gąskę. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze jedna. Da mi pechę, zdążę raczej. Zdążył. No ale rozwaliłem go DPM-em, prawda? Arta może mi strzelić, może także Ester już jechać, może Gessor jechać. Rex wiem, że będzie jechał od tej strony, bo zniszczył Artę. Ale Giesor może mnie flankować. Mogę zobaczyć front. Czy już tutaj jest Rex? Rex dalej nie widać. On może jechać też tą górką i wyjechać dokładnie przede mną. Pojawić się idealnie przede mną, wtedy nic nie zrobię. Najbardziej spodziewam się Giesora, że mnie flankuje. O jezu, niestety. Giesor nas atakuje frontalnie. Damy mu jeszcze jedną pechę, wydaje mi się. Dałem. No i już koniec. Nic więcej. Nie dało rady zrobić. I tak mieliśmy farta, że ten GSR strzelił hałakiem i się odbił. No ale to jest akurat pancerz Kernervona. On potrafi fajnie zaskoczyć. 4000 uszkodzeń. Wynik uważam jak dziesiątką. Nie jak ósmym tierem, jak dziesiątym tierem. Więc cieszę się, że pokazałem pojazd dobrze. Bo taki jest dobry. Przechodzimy teraz do dziewiątki. Co dla mnie bardzo istotne, w tym materiale nie mam takiego łatwego życia, ponieważ sami widzicie losowania są wymagające, także przynajmniej zobaczycie pojazdy w trudnych warunkach, muszę się bardziej wykazać. No i zaczniemy sobie oczywiście od wyposażenia. Mamy tutaj wzmocnienie, turbo i dosyłacz. Dlaczego nie stabilizator? Tak mówiłem, stabilizacja jest bardzo dobra, sprawdzałem przed odcinkiem i jest taka sama jak w SuperKoniu, więc spokojnie można grać bez stabilizatora, lepiej zainwestować w mobilność. Co do, moi drodzy, Załogi, dalej cztery perki, tutaj też jest bez zmian. No i możemy przejść teraz do omówienia pojazdu. Jaki jest Conqueror? Jest takim super Conquerorem, tylko po prostu w każdym aspekcie troszeczkę słabszym, prawda? No bo jednak jest hier niżej. Dziwne by było, żeby miał takie same parametry jak Dycha. Macie na pewno taki sam styl gry jak ósemką, czyli wieża, 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 granie na wieżę, na opuszczanie lufy, ale trzeba być świadomym, że ta wieża jest pełna wad. Można ją przebić strzelając, moi drodzy, pod działo, łączenie wieży z kadłubem. Do tego wiadomo garnek, więc nawet jeśli gramy tym pojazdem na wieży, to nie jest tak, że stoimy jak kołek wmurowani w pozycję, tylko ruszamy się. Podnosimy działo do góry, no ale wtedy mogą nas przebić po prostu wyłączenie wieży z kadłubem. Tam jednak mniej ludzi mierzy, częściej mierzą w garnek, więc no, trzeba po prostu podjąć ryzyko. Dobrze jest też tą wieżą machać, czyli góra, dół, lewo, prawo, nie stać po prostu jak zamurowany, tylko cały czas ruszać się, ruszać się, aby utrudnić przeciwnikowi życie. Działo bardzo dobre, już całkiem fajna alfa, bo to jest, moi drodzy, 400. O widzicie, od razu ruch, lewa, prawda, prawa, nie stoi, nie daje się klepać, nie daje mu czasu na mierzenie. I też nie próbuję tej wieży jakoś bardzo pokazywać. Ona jest oczywiście spoko, ale ma swoje słabości. Wylosowało nam bardzo niską stawkę. 300 w garnek kpz -a. No to mówię, to bardzo słabe losowanie. Tyle, Tyle to można robić, ale ósmym tierem, nie dziewiątym. Więc tutaj jestem lekko wkurzony na tą sytuację, ale no wiadomo, tak się zdarza. A jeśli chodzi o mobilność, no wiadomo, mobilność jest cały czas na bardzo podobnym poziomie. Ale z turbosprężarką jeździmy lepiej niż ósmy tier. IS-4, wieża. Kurde, za nisko. Troszeczkę wyżej, prawda? Troszeczkę wyżej bym strzelił i ten IS miałby kłopot. Wydaje mi się, że nie dam rady już go tutaj złapać. Ta, już mi się wycofa. Chodź. Czekajcie. Powinno wejść. Mimo, że to jest górna płyta, no w tej bitwie używam pocisków APCR. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał do mnie pretensji. Pytanie jest, czy mam wygrać bitwę, czy oszczędzać, żeby przegrać, tak? No niestety, ale w starciu z takimi grubasami muszę tutaj nieco bardziej się napocić. Bardzo ważne jest to, że lodówka jest bezpota I taka lodówka może stać idealnie przede mną. Ja teraz podejmuję ryzyko ogromne, że tak wychliłem, bo jeśli tam stoi, to tyle tubi się mówią papa. Pa", 1800. Mogę już odliczyć skąd, to w bok wieży, na pewno jej wejdzie. Moglibyśmy zjechać tutaj. Hmm. Nie wiem, czy to ma sens, ale mógłbym. KPZ jedzie, dobra, już spadłem. No już nic nie poradzę teraz. Można by było zrobić coś takiego. Hmm. Bezet coś robi. Ej, mimo że to był taki strzał, wydaje mi się dość spoko. Nie weszło. Bezet do nas strzelił. Jak pancer myśli, że tutaj będzie kozakiem. Wydaje mi się, że teraz go spokojnie zdejmę. Dobra. No i do garażu. Manewruję pociskami. Zastanawiam się, jaki pocisk teraz naszykować. Z kim będę musiał się pojedynkować, ale wydaje mi się, że to będzie Emil. Potencjalnie szarfutur z prawej strony. Jak Tiger jest bardzo po prawej. Bardzo, 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 bardzo po prawej. Czy to jest realne, aby w niego strzelić? Nie, to jest nierealne. Emil. Hmm. No to jest realne, już aby w niego dać pechę. Dostał i teraz modlić się. Modlić się, aby nie dostać od loduwy, prawda? Aj! Gdybym. O, jest loduwa! Ty idealnie przede mną. Moi słusznicy składają się. Przewidzieliśmy to już dawno temu. Jestem tego świadomy doskonale. Co się dzieje, nie panikuję. I chcę się wycofać w lepszą pozycję, gdzie mogę bardziej przyjąć wroga na swoich warunkach. Na środku nie jestem w stanie, bo walą z prawej i walą od frontu, więc nie, tam nie ma warunków dla mnie fajnych. Tu mi się wydaje, że mam lepsze warunki, gdzie jestem. I poluję na szarfutura, który no niestety nie daje się na razie zrobić w bambuko. Jedzie obiekt 140, łatwa pecha w bok, to musiało wejść. I tutaj mamy fajny bunkier, do którego możemy próbować zrobić seed scrapa. Możemy też próbować tutaj złapać bicie na lodówkę. 140, jeśli wyjedzie, będzie miała też, wydaje mi się, problem ze mną. Yy, I Emil dostał. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, aby strzelać w Emila w tej sytuacji. Tutaj mogę ewentualnie podjechać, ale szarfotur, chyba będzie gdzieś tam z tyłu, bardzo. Lodówka punktuje każdego, kto podjeżdża. No to jest jej świetny plan, świetne wykonanie. Ktoś powie: Multi używaj hajaka w takiej sytuacji, ale wydawało mi się, że mam mało czasu na taką decyzję. No i jeszcze nie trafiłem, a sytuacja była prosta. To mi się wydaje, że też nie trafiło, więc. No, niestety te strzały nieudane. Rywale nie wiedzą, gdzie jestem, ale jeśli Sharfutur jest mądry, ustawił się tam, to będziemy idealnie obrywać i dostaniemy cztery pociski od niego, więc. Naprawdę nie jestem z takiej perspektywy zadowolony. Udało nam się dać pechę. Sharfutur, czy strzeli do nas? On zdjął 140, więc on jest chyba bardziej tam z prawej strony. Tak mi się wydaje. I jak pancer potrzebuje pomocy. Jak pancer potrzebuje pilnej pomocy. No. Widzieliście, jak bardzo zależało mi na tym, żeby zdjąć gracza w Emilu. Wiem, że 140 ma DPM, ale chciałem po prostu zdjąć mu najgroźniejszego przeciwnika. I nie wychylałem tam dłużej, bojąc się lodówki. Moi sojusznicy cały czas wyjeżdżają prosto, podrywali w ich pułapkę. No i stało się to, co się musiało stać, czyli. Przegrywamy to, jest 11 do 13. Szarfotur ma tutaj bardzo fajne krzaki, z których może mi wyjechać i nie być wykrytym, dopóki chyba nie strzeli. Tak mi się wydaje, że da radę to zrobić. O, dopiero strzelił i jest wykryty. Miałem nadzieję, że nie zdąży opuścić działa tak ładnie, ale dał radę. No i prawda jest taka, że co? Arta strzela, lodówka na pewno tu jedzie. Jest pewnie z każdą sekundą coraz bliżej, więc mogę co robić. To się tylko próbować wycofać, wycofać i wycofać. I liczyć, że nas nie manszutnie. Niestety ma nas tyłem. I jeszcze 140. Kurde, ta lodówka strasznie szybka. Chyba turbo sprężarkę ma, moi drodzy. Damy jej jedną pechę. Daliśmy. E, tur od frontu. O, to było. No, niestety magazyn i giniemy. Jeszcze gdyby nie magazyn, to może bym dał radę przodować. Kurde, nie sądzimy, że ta lodówka będzie tak szybka. Ona strasznie szybko tu dojechała. Gościu był bardzo pewny siebie. No, miał dużo życia, więc mógł yy, spokojnie przyjąć ode mnie pocisk. Żałuję, że wcześniej go nie trafiłem. To wtedy może teraz by ostrożniej grał pod koniec. 4,5 tysiąca uszkodzeń. Wyjeżdżaliśmy prosto pod lodówkę. Ona tylko robiła fraga i fraga i fraga. Spotował szarfutur 140. Lodówka pyk, pyk, pyk. Wiedziałem, że no, tam za bardzo nie przebije się. Nasi próbowali. Było minęło, teraz na osłodę dostaliśmy ósme Fiery i gramy Super Conquerorem. Jeśli chodzi, moi drodzy, o wyposażenie, dalej mamy wzmocnienie turbo i dosyłacz, a jeśli chodzi o modyfikacje polowe, również macie teraz wgląd, jak to u mnie wygląda. Że była jasność, na tym pojście można używać również zamiast wzmocnienia eksperymentalnego HP, i to będzie bardzo spoko decyzja, jeśli. Druszacie się, że często padają wam moduły typu magazyn. To jest normalne w brytyjskich pojazdach, że magazyn pada. I teraz, moi drodzy, kwestia yy, pojazdu. No, tak naprawdę, najlepsza dziesiątka w grze w tym momencie dla mnie. Nawet Wargaming jest tego świadomy, dlatego informuję Was prosto z mostu. Jest potencjalne niebezpieczeństwo, że ten pojazd zostanie znerfiony. Kiedy? Nie wiadomo. Czy w ogóle zostanie znerfiony? Nie wiadomo. Ale jest taka szansa, więc jeśli macie robić tą linię, fajnie byłoby ją robić teraz, prawda? Kiedy jest no, jedną z najlepszych w całej grze. I teraz tak. Mamy tutaj taką pozycję na wieżyczkę, z której możemy punktować T103. Możemy punktować Super Conquerora. Nie wiem, jaki on, jak on ma załogę. Ma załogę w miarę dobrze wyszkoloną, bo naprawił gąsienicę. Okej. Okay. Myślałem, że go zdejmę, nie udało mi się. Jeszcze jest T103. Fajnie, że tutaj dostał. No i rywale ogólnie widać, że przegrywają tą flankę, bo mają dużo czołgów po drugiej stronie, czyli na zielonym. Widzicie tam 50 TPLF. więc skoro mamy tutaj ewidentną przewagę liczebną, fajnie byłoby to wykorzystać i po prostu wbicie w przeciwnika, który jest osłabiony. Niestety jest tutaj dość ciasno. Jest tutaj problem z miejscem. Fałka. Ładuje, daliśmy jej pechę szybką. Ale nie wiem, czy mogę ją zdjąć. Nie wiem, czy to jest mądre, żeby tutaj wyjechać pod fałkę i zebrać 700 życia, bo tyle prawdopodobnie mi przypierniczy. Okej, okay. udało się tutaj naszemu zebrać w 114 SP2. Yy, strzeliliśmy niestety bez efektu. Te 95, gdzie mierzy? Nie mierzy we mnie. Okej, okay, super. To byłyby najlepsze w ogóle hasze teraz. W ogóle ich nie pokazywałem praktycznie na odcinku wcześniej, jak strzelałem na przykład w lodówkę. Bo prawda jest taka, że. Nie byłem pewny, czy to jest mądre, kiedy pojazd mi się dość mocno rusza. Ale teraz będzie ładny strzał 440. Ej, nie polosowało najlepiej. To bardzo niskie losowanie. Zjadamy moi drodzy DPM-em AFA złana. Możemy już jechać dalej. Tak naprawdę, on chyba jeszcze jedną pechę mita, tak mi się wydaje. O, nawet nie do rady. I teraz pytanie: czy chcemy jechać. O, dobra, zdjęty. Na zielone od prawej strony, czy na własną bazę? Wydaje mi się, że lepiej będzie jechać w kierunku naszej bazy. Żeby nas, broń Boże, nie skapowali. Z tego co widzę, nie ma ich przy własnej bazie, więc chyba... O nie, kurde, 50TP wrócił jednak. Nie, i Paton też wrócił. Kurka wodna. Słabo. To bardzo dla mnie słabo. Czyli rywale grają bardziej pod team. Bardziej zespołowo, skoro interesuje ich własna baza. Wpadamy w troszeczkę ogień krzyżowy od strony AMBT i Progetto. Hmm... Ktoś powie, multi powinnyś przystopować. Ale wiecie co, no mamy taką przewagę, że wydaje mi się, że jeszcze nie jest tak źle. Choć panterka niepokoi mnie swoją agresją. Faktycznie ta panterka bardzo mocno pocisnęła. A ja nie trafiłem w AMBT w takiej prostej sytuacji. To jest mega prosta sytuacja, ale działo mnie pokonało w tym momencie. Odbiję do lewej strony i w tym momencie powinien mieć bicie na progetto. Ok, AMBT jest za budynkiem, nie może mu pomóc. Biedaczyna. No, niestety dla niego nie jest to wygodna sytuacja. Projekt to 304 losowanie. Kurde, co takie niskie losowanie? Ej, serio, na tym odcinku mam wrażenie, że mam średnią wartość uszkodzeń około 300, coś, a nie 400. A pokazuje, no, 400 napisane powinno tak być. Więc to była miazga. To był przejazd po przeciwnikach. No, tego można było spodziewać się przy tego typu losowaniu. No i moi drodzy, jakieś. Podsumowanie. Tak powiedziałem. Ja bardzo mocno polecam w tym momencie tą linię. 5200 uszkodzeń, no to nie jest jakaś tam bitwa życia, ale wiadomo, wciąż najwięcej w całej bitwie. Także napiszcie, proszę, jak wy obecnie oceniacie linię do Super Conquerora w komentarzach i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa! Pa.